Około godziny 8 ujawniono zwłoki 50-letniego mężczyzny z powiatu kliwickiego, które znajdowały się w rzece Rawa na wysokości ulicy Szkolnej. Na miejsce natychmiast zostali wysłani katowiccy policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora prowadzili m.in. oględziny. Na pewno została zadysponowana sekcja zwłok mężczyzny, która dzięki której poznamy przyczynę śmierci Danatta. Jakie są wstępne ustalenia policji? Czy możemy mówić tutaj o udziale osób trzecich? Wstępnie wykluczono udział osób trzecich i ze względu na dobro prowadzonych czynności to na razie tyle, co mogę panu powiedzieć w tej sprawie.